Witam na czytaniu wszystkie zodiakalne skorpiony. Dzisiaj będzie dla Was czytanie na miesiąc wrzesień 2023 roku. I zobaczymy, jakie dla Was będą energie w tym miesiącu, co może się dla Was wydarzyć. Dziękuję za wszystkie komentarze, które zostawiacie pod filmikami. Zachęcam też do czytań prywatnych. Jeżeli ktoś ma ochotę, to pod każdym filmikiem znajduje się link, pod którym można zadawać pytania. Przechodzimy do Skorpiona, wrzesień 2023 roku. Wasza ogólna energia w tym miesiącu. Cesarzowa, co odchodzi do przeszłości, szóstka mieczy, co nadchodzi nowego, karta śmierci, co będzie Wam pomagać, dziesiątka pentakli. Co może przeszkadzać? Ósemka buław. Jaka jest dla Was rada na ten miesiąc? Eremita. I z jaką energią kończycie ten miesiąc? As buław. Karta spod spodu to karta Słońca, więc bardzo energicznie, bardzo radośnie i z pełnym optymizmem wchodzicie w ten miesiąc. Możliwe, że udało Wam się zdobyć jakąś pracę dodatkową, być może udało Wam się zrównoważyć jakąś sytuację. Już od dłuższego czasu w Waszym życiu są jakieś zmiany, które wprowadziły równowagę w wasze życie i można powiedzieć, że ta energia pozostanie z Wami jeszcze nadal i będzie Wam przyświecać, będzie czymś, co będzie kontynuowane w kolejnym okresie czasu. Mamy tu sporo kart też wielkich arkan, a więc te energie będą też towarzyszyły Wam nie tylko przez ten miesiąc, ale również mogą być przez kolejne miesiące. Tutaj widać, że Słońce będzie niosło Wam wszelkie zadowolenie, możecie pozwolić sobie na wiele działań, na które będziecie mieli wpływ i które przyniosą Wam radość. Dacie z siebie wszystko, na co Was stać i dobrze będziecie się z tym czuli. Waszą energią w tym miesiącu jest karta cesarzowej. Cesarzowa to osoba, która ma świadomość swoich pragnień, ma świadomość swoich działań, wie jak postępować, wie jak działać. To także osoba, która ma wiele możliwości, z których korzysta. Te możliwości w jej życiu się pojawiają i ona wie, jak wykorzystać nadarzające się okazje. To także archetyp matki, kogoś, kto jakby od kogo pochodzi też życie, wie, jak zarządzać tym życiem. Symbolizuje równowagę,
kobiecość, wyobraźnię, osoba, która potrafi kreować swoje życie i swoje pragnienia. To także realizacja marzeń i pragnień, swoich pasji, a więc w tym czasie macie możliwość zainicjować jakieś projekty i mieć nad nimi całkowicie kontrolę. Będziecie wiedzieli, jak wykorzystać ten dar, który do Was tutaj przychodzi w tym miesiącu. Bardzo duży potencjał też do wykazania się, do realizacji Waszych planów. Mogą to być jakieś większe przedsięwzięcia, które zakończają pewne sytuacje. Mogą być też dla niektórych osób związane z macierzyństwem, a więc jest możliwość, że dla niektórych oczywiście skorpionów, niektóre panie mogą zajść w ciążę. Na pewno będziecie czuły się bardzo atrakcyjne, będziecie miały świadomość tego, że potraficie bardzo wiele rzeczy zdziałać i będziecie też w takim okresie, w którym nic nie będzie stało w miejscu, tylko będzie tu bardzo duża aktywność i zdolność do pobudzenia się do działań. Także tutaj bardzo silna osobowość, która wie, czego chce i wie, na czym postawić, trzymać się swojego zdania. Osoba, która będzie świetnie radziła sobie ze wszelkimi problemami, mająca bardzo dużo energii i przebojowości, a także osoba, która bardzo szybko i trafnie podejmuje wszelkie decyzje. To, co odchodzi do przyszłości, to szóstka mieczy. Mogły być wcześniej dla Was jakieś problemy, kłopoty, które postanowiliście już porzucić i wypłynąć jakby na szczęśliwsze wody. I teraz chcecie pewne sprawy zostawić już za sobą. Macie tą energię, macie tą siłę, żeby podążać za swoimi celami. Mogła być sytuacja konieczności dokonania jakichś wyborów, które wpływały na Was w sposób emocjonalny. Pokazane jest to również tutaj w tej dwójce pentakli, która mówi o tym, że trzeba było, staliście przed jakimiś wyborami i te wybory spowodowały, że obraliście jakąś ścieżkę, która jest dla Was najlepszym rozwiązaniem i zgodna również z Waszymi pragnieniami, z realizacją Waszych pragnień. Zdobyliście się na dokonanie pewnych zmian w swoim życiu i mówi też o tym, że rozpoznaliście już cel, do którego dążycie i zrozumieliście, w jakiej sytuacji on wystąpił i w jakiej sytuacji się w tej chwili znaleźliście. Był to na pewno jakiś wysiłek z Waszej strony, który należało podjąć. Być może do końca nie byliście przekonani, czy jest to słuszne, właściwe podejście, ale zdecydowaliście się na te zmiany. To mogła być również zmiana dotycząca miejsca zamieszkania, mogła być zmiana dotycząca poglądów, czy też zmiana dotycząca spraw zawodowych, czy też oczywiście spraw jakichś rodzinnych. W każdym bądź razie nie było to łatwe zadanie, ponieważ wiązało się z jakimiś emocjami i
i wybór nie był jakby w tym momencie ważny. Znaczy był ten wybór dla Was emocjonalnie był bardzo ważny. Mogło to być też związane z rodzicielstwem, z podjęciem decyzji o powiększeniu rodziny i jakby decyzja została przez Was podjęta i postanowiliście zadziałać tu według własnego uznania, według własnych pragnień. To, co w najbliższym czasie może się pojawić, to karta śmierci, która mówi, że te decyzje, które podjęliście, to stanowisko, które postanowiliście przyjąć, dokona sporej transformacji w Waszym życiu. Czyli jest to coś większego, jakaś większa zmiana, która może wprowadzić jakieś bardziej radykalne zmiany w Waszym życiu, ale jest ona jak najbardziej korzystna. Nie należy się tego bać ani lękać, tak? To jest karta, która mówi o tym, że to, co miało odejść, to odeszło, a Wy jesteście gotowi przyjąć to nowe wyzwanie, które w tym miesiącu może się dla Was pojawić. I może mogą występować jeszcze na Waszej drodze jakieś kłótnie, mogą być gwałtowne, nieprzyjemne jakieś wiadomości, które będą do Was docierać. Może się pojawić osoba, która będzie bojkotować jakby Wasze postępowanie, Wasze decyzje. Pokazuje się tu dużo wiadomości napływających do Was w związku właśnie z tymi zmianami, które postanowiliście zrobić. Tak jak mówiłam, to jest transformacja Waszego ego, dzięki któremu czujecie, że musicie zadziałać w radykalny sposób, żeby odmienić Wasze położenie, w którym się znaleźliście. I może tu właśnie być bardzo dużo w związku z tym dyskusji z jakimiś osobami, wymiany komunikacji, które mogą być dla Was w jakiś sposób krzywdzące lub nieprzyjemne, tak? Może być osoba, która jest bardzo gwałtowna i która nie przyjmuje do wiadomości, że mogliście podjąć takie, a nie inne decyzje, ale Wy jakby stoicie za swoimi pragnieniami, trzymacie się swoich założeń i nie jesteście skłonni do uległości wobec kogoś, kto tutaj się pojawia. Kolejnie mamy kartę, co będzie Wam pomagać. Mamy dziesiątkę pentakli, która może mówić o tym, że w całej tej sytuacji będzie za Wami stała po prostu rodzina, a więc ktoś, kto, z kim jesteście mocno związani w rodzinie, może Wam bardzo w tym czasie pomóc, może Was wspierać, więc należałoby jakby przyjąć tą pomoc, która płynie ze strony rodziny. Może tu być też sytuacja inna, że dzięki temu, że jesteście w pozycji bardzo stabilnej i finansowo czy materialnie, nie grozi Wam żadna katastrofa w związku z tym, że ktoś Was będzie atakował, a Wy chcecie tych zmian dokonać, bo czujecie się bezpiecznie w środowisku i w miejscu, w którym się znajdujecie. Chcecie tej jakiejś zmiany, coś Wam w życiu brakuje,
ale jesteście chronieni, na dobrej drodze znajdujecie się i można powiedzieć, że wygrana jest po waszej stronie. Macie tutaj szóstkę buław, która mówi, że wokół was są ludzie, którzy was wspierają, którzy są po waszej stronie, którzy doceniają wasze starania, widzą, jakie kroki podejmujecie, jakie decyzje podejmujecie i będą was w tych dążeniach wspierać. Pomimo tych zmian gwałtownych, które mogą się tutaj pokazać, wy wyjdziecie z tego zwycięsko. To może być splot różnych wydarzeń, różnych przypadków, ale nie grozi wam, nie grożą wam żadne z tego tytułu problemy. Zwycięstwo jakby obróci się na waszą stronę. Co może wam przeszkadzać? Mamy ósemkę buław. Dla was zagrożeniem mogą być wiadomości napływające do was. Te wiadomości mogą powodować, że będziecie czuli się w jakiś sposób niekomfortowo, bo one mogą wpływać na wasze decyzje, na zmianę stanowiska, mogą być nieprzyjemne, krzywdzące. Może też bardzo dużo wokół was w tym czasie się dziać różnych rzeczy, które w jakiś sposób mogą was wyprowadzać z równowagi. To mogą być wiadomości, które będą kierowane ze strony osoby starszej, osoby, która ma bardzo dużo empatii i miłości w sobie i może być tak, że poprzez właśnie te emocje będzie spróbowała do was w jakiś sposób dotrzeć, wpłynąć na was. Ponieważ te karty leżą na pozycji, co może wam przeszkadzać lub być niekorzystnym, więc takie emocjonalne podejście, emocjonalne wpływanie na was może was wyprowadzać z raz obranego kierunku, z jakiejś właśnie podjętej przez was decyzji i może wpływać w jakiś sposób na was. Ta osoba po prostu będzie was kierowała uwagę lub też komunikację w sposób właśnie taki bardzo uczuciowy, w sposób bardzo spokojny. I no, pokazuje się tu, że możecie się przez to uchylić, tak? Możecie przez to stwierdzić, że być może wasze zdroworozsądkowe podejście nie jest właściwe. Jaka jest dla was rada? Radą mamy kartę Eremity. Karta Eremity mówi o tym, żeby nie dopuszczać właśnie głosów z zewnątrz, tylko skupić się na własnych przeżyciach i dogłębnie przeanalizować, czego tak naprawdę chcecie i do czego dążycie. To niekoniecznie jest okres jakiejś samotności, ale bardziej takiego samodzielnego, wgłębnego spojrzenia na swoje potrzeby. I przeanalizowanie tego, uporanie się z rzeczami, które mogą wydawać wam się złe i tymi, które będą dla was dobre. To jest jakby wcześniej być może czuliście już konieczność dokonania pewnych zmian, ale kiedy do tego dochodzi, kiedy ma to miejsce, możecie się bardzo mocno nad tym zastanawiać, ale jest to czas, żeby jakby wyciągnąć lekcje z przeszłości i dostosować się do nowej rzeczywistości, do nowych warunków w życiu. I macie jakby tutaj takie podejście, że albo pozostaniecie na przykład samotni, albo poszukacie nowego partnera.
albo zdecydujecie się na zmianę, która do Was idzie, albo pozostaniecie w środowisku, które wcześniej uważaliście, że Wam może nie służyć. Więc jest to taka zmiana, która trochę wiąże się z lękiem i z niepewnością. Kwestia przeanalizowania po prostu w samotności tego, czego Wy pragniecie przede wszystkim i na czym Wam zależy. Mamy koło fortuny, więc ono pokazuje, że są to sprawy karmiczne, losowe. To po prostu, co w tej chwili do Was przychodzi, musi się w jakiś sposób zadziać i należy zawierzyć losowi. To są zmiany niespodziewane też, których mogliście się nie spodziewać, ale one są konieczne, żebyście mogli na nowo się odrodzić w innej jakby rzeczywistości, która będzie dla Was lepsza niż była dotychczas. To jest też karta mówiąca, że należy zaakceptować sytuację i poddać się temu, co do Was idzie, bo dzięki temu zdobędziecie nowe doświadczenie i nową wiedzę na temat Waszego życia. I karta też nawołuje do tego, żeby dobrze przemyśleć właśnie te swoje pragnienia i marzenia i żeby ruszyć z miejsca, zmobilizować się i zerwać z postawą, która wcześniej Was hamowała albo nie pozwalała Wam ruszyć z miejsca. Jest to też konieczność dopasowania się do zmian, które zsyła Wam w tej chwili los. I z jaką energią kończycie ten miesiąc? Mamy asa buław, a więc widać, że te zmiany, które do Was idą, spowodują, że jednak będziecie chcieli pójść w nowym kierunku, rozpocząć działania. Nie stać na pewno w miejscu, tylko zacznijcie coś całkiem nowego. Ruszycie w kierunku, które ma Wam zapewnić dobrobyt, który ma zapewnić szczęście, rozpoczęcie jakiegoś nowego przedsięwzięcia. I jesteście gotowi podjąć trud, żeby w odpowiedni sposób zadziałać i pójść za tym kierunkiem. Mamy piątkę pentakli, która mówi, że Wy już nie chcecie być poszkodowani w jakiejś sytuacji. Nie chcecie też czuć się zniewoleni przez los czy przez kogoś. Chcecie stanąć na nogi, bo tu różne mogły być wcześniej sytuacje. W każdym bądź razie pragniecie wyrwać się z tego, co powodowało, że zatrzymywaliście się w miejscu i nie dawało Wam to możliwości rozwoju. Być może musieliście wcześniej liczyć na kogoś innego i byliście zależni od czyichś pieniędzy, od czyjegoś zdania. To jest karta mówiąca, że mogliście mieć stale takie poczucie bycia w potrzebie, a teraz jest czas na to, żeby wziąć swój los w swoje ręce i zadziałać samodzielnie, ruszyć do przodu. Karta zapowiadająca zmiany, kolejna karta zapowiadająca zmiany, mogą być, tak jak mówię, zmiany zawodowe albo sytuacji jakiejś osobistej, bo to były sytuacje, w których czuliście się nieszczęśliwi, niespełnieni i chcecie teraz pójść jakby we własnym kierunku. Kierunku, który już wiecie, jaki ma być,
już wiecie, jak pokierować tym swoim życiem i na pewno w tym miesiącu bardzo wiele będzie się tutaj dla Was działo. Sporo, tak jak mówię, kart wielkich arkan, więc te energie mogą przełożyć się również na kolejne miesiące. Zobaczmy jeszcze, jakie karty klucz anielski dla Was. Miesiąc wrzesień. Obdaruj miłością siebie i innych. I tym przesłaniem dziękuję Wam za to czytanie. Zapraszam na kolejne spotkania. Do zobaczenia.